Jak sprawdzić historię towaru w Optimie? Wchodzimy w zakładkę Handel, Zasoby. Mamy nasz ulubiony towar, czyli zrobimy sobie pojemnik na zużyty toner i zaznaczamy go checkboxem i na górze klikamy Historia towaru. Pojawia nam się taka formatka, historia towaru, gdzie mamy trzy zakładki, chronologicznie według grup kontrahentów i według kodów kontrahentów, ale jest pusta lista. W filtrze na dole, tym aktywnym, zaznaczone są wszystkie rodzaje dokumentów, przychodowe, rozchodowe, tak handlowe, jak i magazynowe. Nie mamy wybranego żadnego magazynu, znaczy, że pokażemy sobie ze wszystkich. No dobrze, to jest bardzo intensywne zadanie, żeby wybrać te wszystkie dokumenty, więc nie pojawia nam się lista wypełniona, tylko trzeba kliknąć piorunek. Klikam piorunek, pom. Pojawiły nam się wszystkie dokumenty w naszym systemie, na których jest towar, pojemnik na zużyty toner. Widać, że jest na fakturach, PZ-kach, WZ-kach. To tyle. Nawet nie ma jakichś zleceń serwisowych. Też jest pokazane, którzy kontrahenci wzięli ten towar. To jest w sumie nagłówki dokumentów tu pokazane. Kontrahent, nazwa kontrahenta, ilość jaką wziął i w jakiej cenie. Takie zestawienie jest fajne z punktu widzenia towarów, a z punktu widzenia kontrahentów możemy wejść sobie na zakładkę według kodów kontrahentów, zrobić piorunek i teraz widzimy ile sztuk i w jakiej cenie sprzedaliśmy danemu kontrahentowi. Oczywiście zgodnie z tymi filtrami tutaj na dole. Jeśli wybierzemy sobie, że to ma być w datach od maja do czerwca, to będzie mieć inną wartość niż jeśli weźmiemy w większym zakresie dat. Takie proste zestawienie analityczne można sobie zrobić bezpośrednio w Optimie i nie ma... O, jeszcze można wydrukować je. I nie ma konieczności korzystania z analiz BI. Oczywiście to nie są wszystkie dane i nie są najładniejsze wydruki, ani najładniejsze zestawienia, ale są już gotowe w Optimie i szybko działają. I nasza praca stała się lepsza. I jesteś ciekaw, ile kosztuje Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl, podlicz z nami koszt Optimy. A jeśli nie wiesz, ile potrzebujesz danych modułów, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.